Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale, kochani! Przed chwilą Oliwia się śmiała, a potem powiedziała, że będzie poważna, więc ja już sama nie wiem, jaki ten dzisiejszy odcinek będzie. Czy radosny, czy taki. A jaka wolisz być? Jak widać. Nie, będziesz smutna taka? A ja lubię, jak jesteś taka. Taka zadowolona i uśmiechnięta. Gorzej, jak Ci tak zostanie. To dopiero będzie numer i będziesz tak chodziła. Przechodząc do tego, co bym chciała powiedzieć, to dzisiaj będzie challenge. A jaki? Bardzo ciekawy, ale bardziej challenge będzie miała Oliwia niż ja, ponieważ ja nie posiadam hulajnogi. Jak widzicie po tytule, Oliwia będzie się starała jak najdłużej dzisiaj być na tym oto sprzęciorze, który widzicie w tle. Oliwia kocha hulajnogę, kiedyś już nagrywałyśmy odcinek 24 godziny na rolkach, prawda? O, widać Oliwi nogi. Ej, popraw sobie skarpetę kocią. Oliwia nawet ma skarpety kocie. I wtedy na tych rolkach pamiętam, że jeszcze wtedy średnio umiałaś jeździć, ale nagrałyśmy taki nie odcinek. Nie umiałam. Więc teraz czas na hulajnogę, a na hulajnodze umiesz jeździć. Tylko problemem będzie to, że Ty na tej hulajnodze dzisiaj musisz robić wszystko. Musisz ją ciągle dotykać, albo rączkami, albo nogą, ale nie możesz jej puścić w żaden sposób, że od niej odejdziesz, bo wtedy challenge zostanie przerwany. A będę mogła tak, że nóżki mam poza hulajnogą, a trzymam tak się łapkami hulajnogi? Tak jest. Jakąś częścią ciała musisz ciągle dotykać do hulajki i wtedy będzie ok. Więc myślę, że ten challenge będzie dosyć trudny, ale Wy drodzy widzowie, trzymajcie mocno za Oliwię kciuki, żeby dała radę, żeby jej wyszło nawet 24 godziny na hulajnodze. Myślisz, że tak się da? Tak, że spać to myślę, że się nie da. Zostawiajcie teraz Oliwii dużo łapeczek w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Nie spodziewałam się, że będę dzisiaj nagrywała wstęp z kocimi stopami Oliwii. No chodź tutaj do mnie, bardzo Ciebie proszę. Pierwsza misja, jaką mamy do wykonania, to jest to, żeby wysłać aż dwie paczki, bo zamawiałam takie sukienki, które nie są niestety na mnie dobre, więc teraz trzeba dokonać zwrotu. Dołączył do nas tata, czy wybierasz się na spacer? Pewnie, że tak. Okej, nie wiem, czy nas dogonisz, bo Oliwia potrafi szybko jeździć na hulajnodze. To już wiem. A teraz Ty tylko powiedz, czy podoba Ci się taki challenge? Tak. Okej, no to... Hulajnoga jest fajna. Idziemy, niestety ale dzisiaj wieje mocny wiatr. Nie no, Oliwia wejdzie z hulajnogą. Jak będziesz chciała iść gdzieś do sklepu, to musisz ciągle trzymać hulajnogę, bo challenge nie będzie zaliczony. Załóż ja buty. Ja wiem, co będzie. Mamo, kup mi to, tato, kup mi tamto. A ja tak zapytam, co my mamy kupować w tej żabce? Nie wiem. No właśnie. Tata już tu nam o jakichś zakupach opowiada, ale przecież my wszystko w domu mamy. Ewentualnie możemy kupić coś do picia. Okej, to teraz musisz sobie poradzić z tym, żeby założyć kurtkę, bo nie jest wcale tak ciepło i musisz trzymać hulajnogę. I buty. I założyć jeszcze do tego buty. Ja Ci odrobinkę pomogę, dobra? Byłam tak miła i sama osobiście przyniosłam Ci te brudne pusiny, które trzeba wyczyścić, ale wiecie jak to jest. Jedno wyjście Oliwii na plac zabaw i buty są w takim stanie. Nie nadążamy już ich czyścić. Jak Ty chcesz je założyć? Może usiądź sobie, ale trzymaj się tutaj cały czas rączki. Daj. Usiądź sobie na łóżku. Trzymam hulajkę. Tak jest. Albo... Mam stópkę. Przepraszam, upadło mi. Mama, pomożesz mi? Ej, ale to co ja mam Ci dzisiaj usługiwać? Albo zrób inaczej. Weź sobie tą hulajnogę tu bliżej. O, dotknij stopą i już jest zaliczone, tak? Tutaj sobie puść tą rączkę i teraz sobie załóż buty. No i widzisz, może nie będzie tak źle. A jestem ciekawa, jak Ty dzisiaj zjesz obiad na tej hulajnodze. Jak ja zjem obiad? Może usiądziesz na niej, a zrobimy z pusi na stolik. I na tym położymy miseczkę. Tak jak w jednym challenge naszym. Dobra, potem będziemy się zastanawiały, jak to zrobić z tym obiadem. Ty miałaś na pusinach
pamiętasz, no był taki odcinek, że ja jadłam na maskotkach pusinowych. Oliwia cały czas trzyma, żeby nie było. Trzymam. I ostatni but. Trzymaj swój puszek z Reserved. Często trzymam. Też pytacie, skąd my mamy to oto... Cudeńko. No właśnie my najczęściej Oliwii ubrania kupujemy w Reserved. Proszę się zapiąć, bo dzisiaj wieje strasznie zimny wiatr. Wiosno, gdzie jesteś? Czekamy właśnie na ciebie. Właśnie byłam z kolejnogą na balkonie naszym. Tak, Oliwia przez moment była na naszym balkonie. Zgadza się. Z hulajnogą. Z hulajnogą. Oczywiście. Czy już jesteś ready? Tak. Tato, czy już jesteś ready? No założę butki. Trzymaj. No to startujemy. Dotarłyśmy nareszcie pod paczkomat. Oliwia mknęła jak szalona, nie mogłam jej dogonić. Dopiero teraz tutaj do niej doszłam. Jakbyś mogła, kochana, to potrzymaj mi chociaż jedną paczkę, bo sobie nie mogę poradzić. I teraz Oliwia trzyma hulajnogę i paczkę. Czujecie to? Zaczynamy. Chciałam zrobić odbierz paczkę z przyzwyczajenia, bo wy nam wysyłacie tyle paczek, że szok, ale jednak nie, to trzeba zrobić nadal paczkę. Więc muszę to cofnąć. Chodź, misiu, misja wykonana. Teraz możemy jechać na plac zabaw. Trzymasz brzuszkiem. Widziałam, ja bacznie Oliwie obserwuję. O matko. Rozjechała u ojca. Przyjechałaś, tatę? Tak. A ja teraz jestem ciekawa, jak Oliwia sobie poradzi na placu zabaw. Oliwia stwierdziła, że chciałaby się pochuśtać. Jak ja to zrobię? Teraz? Nie wiem. Musisz się trzymać i tu, i tu. Okej. Okay. Ej, da się. Ostrożnie, powoli, ale da się. Teraz Oliwia chce wejść na karuzelę. Tu już zadanie jest dużo prostsze, bo po prostu położysz sobie, w sensie postawisz tutaj hulajnogę, usiądziesz obok niej i możemy się kręcić. Oliwia poszła na koniki, a ja nie wiem, czy dam radę ciebie podnieść. Przecież ty już, kobito, ważysz ponad 20 kilo. Udało się! Super piona! Ekstra! Jak będziesz chciała przerwać challenge, to pamiętaj, że zawsze możesz. I teraz jestem ciekawa, jak ty stąd zejdziesz. Nie, no bez żadnego problemu. Jeszcze zjem banany, banany. Możecie, drodzy widzowie, obstawiać w komentarzach, ile Oliwia tak wytrzyma. Pewnie z godzinę. A ja myślę, że prawie cały dzień. Oliwii bardzo ciężko prowadzi się hulajnogę przez trawę, ale zobacz, jak masz blisko asfalt. Bo jak tutaj są takie dziury, nie? Mhm. To hulajnoga mi tak robi i mnie bije. Dobrze, to chodź, pomogę ci. Ty trzymaj z jednej, ja będę trzymała z drugiej i razem damy radę. Oliwia już zakończyła pobyt na placu zabaw. Stwierdziłaś, że chcesz jechać do Żabki. Oby pani ekspedientka pozwoliła nam wejść do środka z hulajnogą. Jak zwykle będę musiała biec za Oliwią. Oliwia jest szybka jak pędziwiak. Oliwia coś mi tutaj mówi, że zaczęła boleć ją noga, co nie jest dobrą oznaką, ponieważ jak ten ból nogi dalej będzie trwał, to niestety challenge zostanie przerwany. Jest straszne dzisiaj wiatrzycho, wiecie? Nawet pewnie to słychać. Pokaż, co sobie wybrałaś. Z psem? A nie było z kątem? Nie było. A to jest jakiś popularny lud? Nie, to jest ludy Gen Z, bo oni mają psa Gengarka. Naprawdę? To ja nic nie wiem na ten temat i to jest o smaku tofi, więc może ja też się skuszę i kupię sobie takiego samego. Pokażę ci, gdzie są. Lody wyglądają w ten sposób, a ja jestem ciekawa, jak ty będziesz prowadziła hulajnogę. Postaw sobie nogę jedną, o, i teraz sobie otworzysz. Aha. Bo jakby nie było dalej, dotykasz hulajnogi. Musimy pojechać na ławkę. Usiądziesz sobie, nóżki też tak położysz i ogarniemy ten temat. Wróciłyśmy do domku i zaraz Oliwia będzie zajadała przepyszną zupę pomidorową, którą dostała od swojej babci. No nie, przegrałaś challenge. Nie, dotykam stopki. Jak dotykasz? Czego dotykasz? Stopki. Faktycznie, ale mnie zrobiłaś w bambuko. Ja myślałam, że ty już przegrałaś. Ale ci się śmiesznie ułożyły te skarpeciochy. Jak ty zjesz tą zupę?
Ja się nad tym zastanawiam. Będziesz jadła tak? Czy wolisz sobie tu usiąść, a z tej szafki zrobić sobie stoliczek? Tak ci będzie wygodnie? To ja ci życzę smacznego. Ja muszę pochwalić Oliwię, ponieważ jest prawie 14, a ty od 9 rano cały czas trzymasz a to nogi, a to ręce na hulajnodze. Teraz również Oliwia ciągle dotyka sprzęciora, więc jest ok. Oliwia walczy jak lew, naprawdę, żeby tylko nie przerwać tego szalonego challenge'u. Jeszcze mi kochana powiedz, czy smakowała ci zupa? Obiadek. Tak. Najedzona jesteś? Tak. Wyjęłyśmy sobie książkę To ja Pusin, bo musimy przeczytać dział. Dlaczego kocham wiosnę? No właśnie, i zaraz się tego dowiemy. Ciepłe dni. Dlaczego Pusin kocha wiosnę? Ciepłe dni. Ja wiem, kochanie, poczekaj, ja wiem, że ty umiesz czytać, ale ja bym chciała jeszcze naszym widzom pokazać obrazki, żeby zobaczyli tego Pusina, więc ja się do ciebie tutaj przysiadam obok. Ciepłe dni. O, tak jest, ja też kocham ciepłe dni. No, już jest po Wielkanocy, ale jak ten Pusin jest przezabawnie wystylizowany. Kaczuszka tutaj na plecach, a do tego królicze uszy. No ja za wiosennym deszczykiem, nie no, przepadam w sumie, bo jest, jeżeli pada tak leciutko, to bardzo lubię. A ty? Kwitnące kwiatki. Oliwia już się tu spieszy, żeby dalej wam czytać. Kwiatki to ja też kocham, tak jak Pusin. I przekreślone owady. O nie, to ja też nie lubię owadów. Owady są najgorsze i już niedługo będzie ich bardzo dużo. A tu mamy przewodnik po wiosennych porządkach. I Pusin... naczynia, opróżnij lodówkę. Pusin radzi, żeby tak, opróżnić lodówkę i umyć naczynia. Czyli zjeść wszystko z lodówki. No oczywiście, że trzeba wszystko pozjadać. Pusin to jest po prostu szalony kocur. Przechodzimy na kolejną stronę i krok numer 3 to... Otóż zabawki na miejsce. Bardzo ładnie, tylko Pusin wpycha łapką, zobaczcie, pod fotel. To chyba tak nie za bardzo, Pusinku. Numer 4. Przytnij domowe rośliny. Jejku, ale on zjadł. Mój kwiatek. Tylko żebyś ty nie wpadała na taki pomysł, że zjesz mu liście. Końcówki. Numer 5. Rób pranie. I Pusin jest w koszu na pranie, a raczej śpi, leniwy kocur. A na samym końcu szósteczka. Wytrzyj kurze i wściekła stoi siostra Pusina, ponieważ ona chyba jest ścierką. Tak mi to na to wygląda, że Pusin chce w stormie wycierać te kurze. Na końcu mamy taki lato. Przepiękny obrazek. Lato przeczytamy, jak będzie lato. Zamykamy książkę i teraz zastanówmy i się. Teraz idę zjeść kwiatki. Co będziemy robić, że co? Idę zjeść kwiatki. Proszę zostawić mojego kwiatuszka w spokoju. Ej, no nie, no co ty? No to ja idę za tobą, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Oczywiście Oliwia sobie żartuje. Dobry? Smakowało? Chodź, poprawię ci te włosy. Bo Oliwia uwielbia tą fryzurkę na cebulkę, ale cały czas ta kita ci idzie tutaj do przodu. Minusem tego challenge'u jest to, że w mieszkaniu jest bardzo mało miejsca, żeby po prostu jeździć na tej hulajnodze. Jasne. Ale mimo wszystko Oliwia sobie radzi. Ojejku, prawie się przewróciłaś. Ja chyba przerwę ten challenge. Dasz radę, nie przerywaj, jeszcze hulajnoga troszkę. Hulajnoga mnie bije. Jak cię bije hulajnoga? Ja nie wiem, o co ci teraz chodzi, że ty podnosisz i wtedy ona cię tutaj uderza. A to mnie boli. Ale to nie jest wina hulajnogi. Wina hulajnogi. To może po prostu niech ona sobie tutaj jest na podłodze, nie trzeba jej podnosić. Na podłodze, a coś tutaj ci się pozawijało o okularki. O, teraz udało się. Ja chcę poleżeć. No to możesz poleżeć i możesz dotykać hulajnogi na przykład stopą. Jak z hulajnogą będziesz się kładła? Ale numer. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Czy ja mam ci pomóc? Czy tak jest ci tutaj dobrze, wygodnie? Źle. No to może położymy hulajnogę, o właśnie, odrobinkę dalej, żeby tutaj cię nic nie kuło. A jak ty dzisiaj będziesz spała? Są dwie opcje. Mogę nadmuchać materac i położymy się na nim razem, a ty głowę będziesz trzymała na hulajnodze, w sensie tutaj położymy poduchę i tu się położysz na tym.
albo patent numer 2, złożymy hulajnogę tak na pół i po prostu będzie leżała obok ciebie. No nie wiem. Opcja numer 1, opcja numer 2, a może masz jakąś swoją opcję? Może opcję numer 3? Po prostu przerwać ten challenge. Ale już byś chciała przerwać? Tak. Już teraz też przerwać? No to musisz sama zadecydować, czy... A co się dostaje, jak się przetrwa challenge? Nie wiem. Nie mamy ustalonych takich zasad, że coś jest do wygrania. W sumie tak długo wytrzymałam, że jeszcze trochę mogę powalczyć. Wow, no to ja się cieszę, bo już myślałam, że Oliwia puści tą hulajnogę. Bo już miałaś takie myśli, prawda? Już się nad tym zastanawiałaś, czy by nie przerwać tego challenge'u, ale szkoda by było, bo Oliwia wytrzymała pół dnia. A w ogóle też bym chciała małego kotka. Prawdziwego. Tak. To my wszyscy o tym wiemy. A wiesz co, ja bym chciała? Chciałabym teraz sobie leżeć na plaży, na przykład. Ja muszę sprawdzić, ile mam robuxów. Czyli teraz będziesz jechała po tableta? Oliwia czasami lubi sobie zagrać w różne gry i w jakiejś jednej grze są te robuxy, tak? To jest chyba Roblox. No właśnie, ja musiałam się przemieścić, bo tata tam przechodził, a jak wiecie, on jeszcze nie chce pokazywać się na naszym kanale. Oliwia tam chyba wpisuje kod. Nie, wpisywałam. To ja w międzyczasie, drodzy widzowie, wam przypomnę, że jeżeli byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce. Oliwia mnie tam informuje, że ma 23 robuxy. Czy to jest dużo, czy mało? Bo ja akurat nie znam się na tym. Mało? No to możemy zrobić coś takiego, że jeżeli przetrwasz do wieczora, to ja ci kupię robuxy, ale do 20, okej? Ale za taką małą kwotę. To ile wtedy jest takich robuxów? Wydaje mi się, że są za 5 zł do kupienia. Dobrze myślę? Cały czas czekam. Ja sobie wygodnie leżę na łóżku i odpoczywam. Najmniejsza kwota to jest 3 zł. O, Oliwia mi tu mówi, że najmniejsza kwota to jest 3 zł. Nie wiem, czy wysłyszeliście Oliwię, bo jest dosyć daleko, albo podnieś do mnie jak możesz, to wtedy sobie pogadamy. Czyli za 3 zł, a potem jest za piątkę? Za 6 zł. Za 6 zł, no dobra. Jest 5,99. Okej. Okay. Czy to cię satysfakcjonuje? Czy wolałabyś za wyższą kwotę? Za wyższą. A za jaką? Za 30 zł. To ja to przemyślę, ale 30 zł to już jest taka wyższa stawka. Ustalamy, że Oliwia musi wytrzymać do godziny 20. A może być do 19. Do 20? No dobra. Przyklepane. Na pewno ci się uda, Mecha. Idę z pomocą do Oliwii. Ponieważ troszkę nam się nudzi i nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Na dworze pogoda jest coraz brzydsza. To tak sobie pomyślałam, że najszybciej czas zleci nam na tym, jak włączymy sobie coś fajnego, jakąś bajkę albo film. Fyrkę. No nie gadaj, że będziemy oglądały YouTube'a. Może jakąś bajkę obejrzymy? Może Kota w butach? Nie. A może jakiegoś innego kota bez butów? Nie. Oliwia wybrała Werkę Aferkę. Czy ty już oglądałaś ten odcinek? Tak. A to czemu chcesz go oglądać drugi raz? No chcę. Okej, nie ma problemu. W takim razie włączamy Werkę. Mamy to, działa. Cześć Wera. Dajcie znać, czy wy lubicie Werkę Aferkę, bo Oliwia ją bardzo lubi. Kochani, ja się przebrałam, ponieważ przyjechali do nas goście. Przyszłam do Oliwii pokoju skontrolować, co tutaj się działo, jak mnie tutaj nie było. I jakieś 10 minut. Mam nadzieję, że Oliwia nadal trzyma swoją hulajnogę. Niestety nie udało się. Oliwia zasnęła. Zaraz ci przyniosę córa kocyk. Hulajnoga stoi w tym miejscu. Nic się nie stało, trudno. Bo jest jeszcze dzień, to nie jest czas na spanie. Nawet powiem ci, która dokładnie jest godzina. Mamy na zegarku prawie 17. Za 15:17 jest, Meszko. Mamo, a możesz mi to zaliczyć, bo ja zasnęłam i nie da się tak, że śpisz i trzymasz
co masz robić. I co ja teraz mam zrobić? Drodzy widzowie, doradźcie mi w komentarzach, bo ja sama nie wiem, czy zaliczyć to Oliwii, czy też nie, ale jakby nie było, puściłaś się tej hulajnogi. No nic na to nie poradzimy. A tutaj w tle jest ogromny bałagan, bo moja artystka, moja córeczka ostatnio maluje przepiękne obrazy z owocami. Tak, możesz pokazać. Nie mów, że będziesz jechała do kuchni na hulajnodze. A wiecie czemu do kuchni? Ponieważ Oliwia tam wiesza swoje prace plastyczne na lodówce. Nie mów, że popsuła ci się stopka. Wszystko w porządku. Po prostu nie mogłam, bo będzie mnie jeszcze bolała stopka. Misiu, już jest po challenge'u. Już nie musisz tą hulajnogą jeździć po domu. To który mam najpierw pokazać? Może ten, co pierwszy malowałam. Ten jest śliczny. Nie wiem, czy my już go pokazywałyśmy naszym widzom? Nie. Bo ten malowałaś chyba 2 dni temu, a to jest truskawa. I za chwilę jeszcze powstanie... Którą dzisiaj malowałam. I za chwilę jeszcze powstanie trzeci obraz. Tak, tylko schnie. I to będzie niespodzianka, co tam będzie na tak? tym obrazie. Bo jeszcze... Bo jak byli goście, nie, to ja malowałam różne obrazy i nie zdążyło mi się wyschnąć. Teraz podobno ma być narysowany, a raczej namalowany arbuz albo banan. To się jeszcze okaże. Na sam koniec tego szalonego odcinka pozdrowimy 5 osób. I pierwsze pozdrowionka lecą do Nadii Olesińskiej plus jeszcze dla twojej koleżanki Oli Śpiewak. I prośba o pozdrowionkę z konta Nadix2115. Pozdrawiamy Natalkę, która napisała z konta Tomasz Kowalik 9179. Buziaczki również lecą do Julii Wysoczyńskiej 2367. Pozdrawiamy Laurę, ma 7 lat ta dziewczynka, plus jeszcze pozdrawiamy twoją kuzynkę i twojego kotka. Prośba o pozdrowionkę jest z konta Laura Kasprzyk 1650. Jeszcze chciałabym podziękować tobie za przemiły komentarz. I ostatnią osobą, jaką dzisiaj pozdrowimy, to jest Amelka Kucharska. Mamy najlepszych widzów na świecie. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A co? Paczki. Paczki od widzów? No. A nie, to już nie w tym odcinku, kochani. To już kończymy, bo ja muszę tam posprzątać ze stołu, wszystko posegregować. To teraz pa. Pa, pa, całusy 102.